dzisiejszym odcinku zobaczycie nasz letni wyjazd na łowisko Bielinek. Udało nam się przechytrzyć piękne szczupaki i okonie, natrafiliśmy na dużego suma i mieliśmy na kiju pięknego bolenia. Jeżeli film wam się spodoba, zostawcie koniecznie łapkę w górę, a jak chcecie zostać z nami na dłużej, zostawcie suba z dzwoneczkiem. Miłego oglądania. Siemano, witamy was w kolejnym odcinku na naszym kanale. Właśnie jesteśmy w drodze na Bielinek. Tak jak Wojtek przed chwilą powiedział, jedziemy na Bielinek. Mamy ze sobą wędki na sandacza, okonia, szczupaka, suma i bolenia, także naprawdę będzie grubo. Nasz przewodnik Bartek powiedział, że teraz ryby nie biorą jakoś super dobrze, ale jesteśmy dobrej myśli. Tak się składa, że Dominik ma jutro urodziny, także mam nadzieję, że woda wynagrodzi go jakimś fajnym prezentem. No także co, my jedziemy nad wodę i widzimy się już za chwilę. Niedawno dojechaliśmy nad wodę. Tak jak widzicie, tam jest woda. My aktualnie mamy ze sobą okoniówki, jakiś cięższy sprzęt. Jak na razie jedziemy na zwiady, zobaczyć co się dzieje. Tak jak Wojtek powiedział, jedziemy tylko tak na razie na chwilę, nie na zbyt długo. Sprawdzić co się dzieje na wodzie, gdzie są poustawiane ryby, czy te ryby są. Pokazują, są aktywne. A późno wieczorkiem vertical, może jeżeli będą się pokazywać sumy. Pierwsza będzie nasza wyprawa na suma z Werta. No i co? Oglądajcie. Na razie jedziemy w ogóle bez kamerek. Tak jak mówię, na zwiady. I tyle. Oglądajcie. Mamy nadzieję, że coś może się uda teraz złoić fajnego, jakiegoś fajnego garba. I widzimy się już na łódce. I zaraz się będziemy wodować. Trafił się taki szczupaczek przy okonywaniu. Kilka koni złowiliśmy, takich po 30 cm i teraz taka 60 to już leci do wody. Godzina 19:30. Już Bartek, przewodnik, pojechał już do barki. Zaraz się budujemy i teraz jedziemy na sumy. Zestaw sumowy nowy już zrobiony. Do tego jeszcze vertical na sandacze. No i cały osprzęt. Także co, siedzimy gdzieś do około 2-3 rano, albo i lepiej jak będą ryby brać. I oglądajcie. Wypływamy już, mamy godzinę 19:40. Mamy ze sobą zestaw wertykalny na suma. Pierwsze 2 godziny naszego wieczornego pływania spędziliśmy na próbach złowienia sandaczy z vertikala. Udało nam się namierzyć kilka fajnych ryb, ale ciężko było je skusić do brania. Po 2 godzinach, kiedy nastał zmrok, odpuściliśmy sandacze, uzbroiliśmy nasz zestaw sumowy w okonia i próbowaliśmy sprowokować sumy do brania, gdzie jeden z nich mógł mieć około 190 cm. Niestety ryby były bardzo ostrożne i po chwili zbliżenia się do okonia spływały od zestawu.
wody spłynęliśmy około godziny 3 nad ranem. Gdy dojechaliśmy do bazy i zaczęliśmy wypakowywać swoje rzeczy, okazało się, że mieliśmy niespodziewanych gości w postaci statka Sun. O świcie, zmęczeni nocnym łowieniem razem z Wojtkiem, pojechaliśmy porzucać lekkim spinningiem przy barkach. Udało nam się złowić sporo fajnych okonków. No, jedziemy po wszystkie wędki. Widziałem, Wojtko, żeby tutaj sobie rzucił podwarkę. Zobaczcie, taki okonek. Bardzo fajne, biorą spod tutaj barek. Bardzo ładna ryba. No, ładny. Przed wypłynięciem zrobiliśmy szybkiego grilla, wykończyliśmy kilka szczegółów na nowej łodzi Semper 500 i wypłynęliśmy tym razem z pełnym osprzętem na grube szczupaki. Spokojnie. Nie będę nic rybą. To pan pan, ja upuszczałem. Urodzinowa. Podbieraj, wiesz, spokojnie. Dobra. Ja podbiorę. Daj podbiorę od razu. Kaczka, zakładę teraz. Za blisko ściągnąłem. Masz? Jedna kotwiczka i ścięła się ładnie. 80. Masz, bierzemy? 80? No. Ryba nie jest ogromna, ale za to pusta. Zobaczcie, jaki ma karczycho. Kwadratowa normalnie. Piękna ryba. Piękny klocek. I teraz go wypuszczamy. Nowa łódka rozdziewiczona na bielinku. Sprawdzona. Prezent urodzinowy, właśnie 11 sierpnia mojej urodziny. I taka rybka. Teraz wypuszczamy. Trzymaj, 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 bo on ładnie poszedł. Mówię do was już chwilę po złowieniu tej ryby. Wojtek teraz rzuca w to miejsce, w którym ja miałem to branie. A wy zobaczcie, postanowiłem, że zmniejszę trochę rozmiary gum. To jest chyba 16, albo 15. Takie ślady zostawił po sobie. Strzał był taki elektryczny, że prawie mi wędkę z ręki wyrwało. Na dodatek miałem otwarty ten kabąk. Wypuszczałem do dna. Sprawdzaliśmy nowe echosondy na łódce, na nowej łodzi. I sprawdzałem właśnie taki punkcik przy dnie. Chciałem zobaczyć, jak zejdzie ta guma. Był taki kosmiczny strzał, że prawie mi wędkę z ręki wyrwało. No i dobra, tyle, nie ma co więcej gadać. Łowimy dalej. Teraz Wojtek niech coś wyjmie. I na dziś już będzie fajnie. Tego wieczoru już nic więcej się nie wydarzyło. Ryba, którą przed chwilą widzieliście, wzięła dosłownie z samego dna po zmniejszeniu rozmiaru gum. Natomiast to, co działo się następnego dnia. Co tu dużo gadać, oglądajcie, bo padły piękne ryby. Jest. Szupa? Szupa. Jest! Siedzi! Spokojnie, spokojnie. Siedzi ryba. Uderzył pięknie. Siedzi. Fajne branie. Daję mu puścić trochę gumę i walną. Ale walną. No. Nie wiem, 15 minut jakieś połowiliśmy. Nie wiem, szósty rzut, siódmy. I od razu siedzi rybka, zobaczymy ile ma.
80 kilka centymetrów. Boże. Pięknie. Siedzi. Ładna ryba. Ja pierd... Kurna. Ładna ryba była. No. Siedzi. Ja pierdolę, kolejny. Siedzi. Nie jest duży. Siedzi. Ale też fajnie, czuję ciężar. Jednak gobi. O, ładny jest. Z roli pojechał. O, on z roli tu jedzie. Będzie ładniejszy. Fajna ryba. Ale jedzie, tu jest zespowane. Ale jedzie, jaka walka. Ten ma, jest 900. Ale ma, łabuj mi czekaj. Jedź. 90 będzie, jak się go naprostuje. No, 85, 87. Siedzi piękny szczupak, 88 cm, ale taki kwadratowy, że wygląda, jakby miał na spokojnie 80. Jakby miał spokojnie z metr. No, dokładnie. Piękna kondycja. Holbu naprawdę, pierwsza klasa. Fajny krok. Dawaj. Jest ładna. Dobry. Siedzi ryba. Jest. Kolejny. Ale wali. Headshake. Ale wali. Znowu na dowiedzę. Ale ja widziałem coś na tym. Na echo. Tak jak ta wtedy coś. Ale jedzie. Spokojnie. W końcu. Oho. Ale jest dobry. Fajny. Tak jak tylko to pokazuje. Może jedną kotkę zajebany.
Daj, no. Dawaj, dawaj, dawaj. Jest! Jo! No i zobaczcie, nowa życiuwa. Siedzi piękny szczupak, coś pięknego. 102, 103. Mamy tutaj setkę, gdzie 103 cm. O, patrz, ja go wyprostowałem. Idzie, no, no, no. 105. 105. 105. 105. Piękny pajek. Jak widzicie, na dworze już jest ciemno. Całe szczęście, że rozładowały nam się akumulatory od Echosąd i spłynęliśmy wcześniej, bo przyszła burza. Są straszne pioruny, strasznie mocno brzmi. Jest bardzo duży wiatr, no i dodatkowo kropi. Także całe szczęście, że już się zwijamy. Ja miałem dzisiaj sporo szczęścia, ponieważ udało mi się zrobić 3 szczupaki. Jedna metróweczka siadła, nowa życiówka jest, także bardzo fajnie. Wojtek miał więcej szczęścia, udało mu się rzeczywiście fajne ryby skusić do brania. Wszystkie na czerwonego gobiszada. Tak jak widzicie, jesteśmy znowu w samochodzie, a to dlatego, że kończymy nasz wypad. Byliśmy w sumie 2 dni, udało się bardzo fajnie połowić szczupaków. Udało mi się pobić swoją życiówkę, zrobiłem rybę 105 cm, bardzo fajna ryba. Pierwszy raz chyba miałem fajne odjazdy na tym moim ciężkim zestawie castingowym. No i oprócz tej ryby 105 udało nam się złowić również bardzo sporą ilość troszkę mniejszych szczupaków pod 80-90 cm. Dodatkowo też masa okoni po 30 cm. I ja miałem bolenie pod 70-80 cm. Niestety mi się zerwał na zestawie okoniowym. Także tak jak słyszeliście, było naprawdę bardzo fajnie. Jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję oraz jakiś komentarz. No i co, my się z Wami żegnamy i widzimy się w kolejnym odcinku. Siemano.